Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na środę. Wczorajszy dzień skończyliśmy w takim dużym umocnieniu. To był dobry, wzmacniający dzień i dobrze, bo ta siła nam się przyda na środę. Znowu karta kochankowie mi się pokazała jako karta, która symbolizuje nas. To oznacza, że albo będziemy znowu myśleć na temat związków, Albo też sprawa z dnia wczorajszego będzie nam towarzyszyć, bądź będziemy mieć do podjęcia jakieś decyzje, albo wszystko naraz. Tak? Tutaj to jest czytanie ogólne, także podaję Wam różne warianty, różne możliwości. Dlaczego powiedziałam o tym, że przyda nam się ta siła? Dlatego, że z samego rana pokazało mi się jakieś osłabienie Czwórka Mieczy. Dosłownie fizycznie możecie być zmęczeni. Nie będzie chciało Wam się na przykład wyjść z domu. Wstać z łóżka. Yy, trudno Wam się będzie rozkręcić w pracy, w szkole, w domu. Yy, także tutaj yy, po, przypomnijcie sobie, w jakim stanie wczoraj kończyliście dzień, uczknijcie trochę tej mocy, no bo tak jak już mówiłam, przyda Wam się ona. Jeżeli przed Wami w środę będzie do podjęcia jakaś decyzja, a wszystko na to wskazuje, dlatego że patrzę tutaj na kartę kochankowie, czyli tak. Podejmujecie decyzję przy szóstce mieczy, robicie krok do przodu, bo to jest karta brama, czyli robicie skok. Może to być nawet w niektórych przypadkach skok kwantowy, czyli na początku tego dnia byliście zupełnie inną osobą niż na końcu. Czyli podejmiecie jakieś takie kroki albo jakąś taką decyzję, że zmienicie swoje myślenie i to będzie miało taki wymierny efekt w Waszej rzeczywistości. Oczywiście te skoki kwantowe, one się. Czasami w niektórych przypadkach dzieją z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Też ta zmiana przekonań, zmiana myślenia jest takim procesem, który trwa. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w niektórych przypadkach dojdzie do, tego, do, do tej zmiany. Ale tutaj jest jedno właśnie ale, o którym chciałabym, żebyście wiedzieli. Mianowicie, jeżeli będziecie. Dokonywać tych zmian, dokonywać zmian w, swoim, w sposobie swojego myślenia, podejmować te decyzje, to pamiętajcie o tym, żeby one nie wynikały z energii braku, desperacji, rozpaczy i smutku. Dlatego, że tutaj mi się te dwie piątki pokazały. Piątka mieczy, nie, piątka denarów przy piątce kielichów. Dlaczego? Dlatego, że jak te skoki podejmujemy z takiej pozycji. To możemy troszeczkę się poturbować. Także przed tym podjęciem zadbajcie o to, żeby umocnić siebie, żeby zneutralizować te smutne energie, żeby dopełnić się, żeby to nie wyglądało w taki sposób, że po prostu z desperacji skaczecie gdzieś na główkę mentalnie oczywiście. Także tutaj jest taka informacja dla was kochani, jeśli chodzi o karty dnia na środę. Trzymam za was kciuki i żegnam się już z wami. Mam nadzieję, że te decyzje, te skoki, które tutaj się pokazały, będą dla was jak najbardziej pozytywne. Trzymajcie się i do usłyszenia.